telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska i Antoni Czmiel. Witam Państwa ponownie. Proszę Państwa, od kilku dni zajmujemy się energią. Mróz, zima i wszyscy się boimy, czy Polacy zamarzną. No bo jeżeli rzeczywiście szybko nie zostanie podjęta decyzja w sprawie mrożenia cen energii, to może się okazać, że będziemy zmuszeni przykręcać to nasze ogrzewanie i siedzieć w domu w czapkach, w rękawiczkach i w ciepłych okryciach, bo nas nie będzie stać na płacenie tych rachunków. W Sejmie trwa dyskusja. Niestety w związku z tym, że jesteśmy w studio, nie możemy Państwu powiedzieć, co tam się dzieje na bieżąco, no ale prawdopodobnie rządowy projekt, który kompleksowo rozstrzyga kwestię właśnie dopłat do cen energii, bo bierze pod uwagę nie tylko gospodarstwa domowe obywateli, ale także szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki, a nawet ochotnicze straże pożarne. To wszystko miało być pod ochroną swoistego rodzaju tarczy. No ale wymyśliła sobie nowa koalicja, że własny projekt wprowadzi. No i teraz jest problem, bo ten projekt, który został tutaj przez panią posłankę Henning-Kloskę złożony, połączył kwestię mrożenia cen energii z wiatrakami. I teraz podobno 69 stron poprawek jest, żeby te wiatraki jakoś usunąć z tego wszystkiego i żeby została kwestia tylko energii. No i zobaczymy, czy do końca roku uda się tej większości parlamentarnej uchwalić te przepisy, które pozwolą nam wejść w nowy rok z nadzieją, że jednak nie zamarzniemy. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, co z tego wszystkiego wyniknie? No ja akurat przed naszym programem słuchałam posiedzenia Sejmu, więc mam troszkę więcej wiedzy, tak. I no powiem szczerze, że ta debata, która do tej pory się odbywała, ona nie przyniesie niczego sensownego, bo z wypowiedzi właśnie obecnej koalicji większościowej sejmowej wynika, że oni przygotowali bardzo dobre przepisy, są najlepsze, no ale na pytania na przykład posłów z Prawa i Sprawiedliwości, co z przedsiębiorcami, którzy nie są objęci przepisami tarczy tej chroniącej ceny energii, no to, bo oni tylko, prawda, teraz na pół roku, a później się zobaczy, bo nie wiadomo, jaka jest sytuacja budżetowa, bo dziura Morawieckiego i to jest takie mydlenie oczu, niestety. A sytuacja jest taka, że na przykład w tej chwili, w końcówce roku przygotowywane są budżety przez gminy, przez szkoły, przez placówki różnego rodzaju, które muszą wiedzieć, jakie środki zaplanować na kolejny rok. Więc jeżeli jakby tą tarczą zostałyby objęte zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości, chociażby właśnie szkoły, przedszkola, instytucje publiczne, które są na etapie planowania budżetów i za chwilę ich przyjmowania, no to nie wiem, jak oni mają to zaplanować. Tam się nic kupy nie trzyma. No i jeszcze jakby tutaj nikt nie wyjął, co jest w tych poprawkach na tych ponad prawie 70 stronach, czy prawie 70 stronach, bo tego nikt na razie jeszcze nie wyjął, a tam podejrzewam, że mogą być kolejne kwiatki. I tak mi się wydaje, że trzeba będzie przy każdej chyba ustawie, czy przy każdej zmianie przepisów oglądać to wszystko bardzo dokładnie z każdej strony, żeby zobaczyć, czy tam nic nie jest przemycane. Ja dodam tylko, że projekt przepisów w zakresie właśnie mrożenia cen energii to jest dokładnie to, co my mieliśmy do tej pory. Ja mówię o tym projekcie przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest coś, co jest już znane. Nie ma tutaj żadnych przemycanych treści, tylko to, co działało i wystarczyłoby to tylko przedłużyć. No ale z jakiegoś powodu Koalicja Obywatelska i przystawki z różnych tam środowisk uważają, że oni wiedzą lepiej, znają się lepiej, ale jak dochodzi do konkretów, to nie ma ich w ogóle żadnych. No bo koalicja brzydzi się dotknąć czegokolwiek, co zostało przez PiS przygotowane do tego stopnia, że nawet opowiada o tym, że nie wie, co jest w budżecie, gdy tymczasem projekt budżetu już dawno został przez rząd Morawieckiego złożony, więc wystarczy tylko usiąść i przeczytać, co tam w tym projekcie jest. Panie redaktorze, dlaczego na pół roku? Niektórzy mówią, że po nas choćby potop. Za pół roku będzie po wyborach samorządowych, po wyborach do Parlamentu Europejskiego i niech się dzieje wola nieba. Co będzie dalej? To po pierwsze, a po drugie, rzeczywiście mali i średni przedsiębiorcy i te samorządy, o których wspominała Agnieszka, no zostają na lodzie. Więcej. My błyskawicznie poczujemy tą sytuację. Zacznijmy od tego, że mamy 6 grudnia, wspomnienie świętego Mikołaja, co oznacza, że do świąt zostało niewiele czasu. Sejm nie będzie dostatecznie dobrze pracował, a 1 stycznia lada moment. I to jest sytuacja, o której się można przygotować. No ale Senat 30 dni nie będzie trzymał, tak jak poprzednio.
tak czy siak to jeszcze trzeba przenieść potem dalej przez te wszystkie spółki, które nam ten prąd dostarczają. Nie chcemy się obudzić w sytuacji, w której będziemy musieli korzystać z niemieckich wzorców i organizować w miastach centra dociepleń, bo przecież tak polityka energetyczna w Niemczech skończyła się w roku przeszłym. Po co, mając dwa równoległe propozycje, jeden wcale nie jest pisowski, jest po prostu ministerialnym projektem, druk sejmowy 72, nie można go zagłosować, bo tylko dlatego, bo się kojarzy z PiS-em, a mamy drugi projekt, który jest arcyciekawą historią jego powstania, wielkim problemem politycznym, bo teraz posłanka Hennig-Kloska, która dziś dostała w Sejmie kwiaty za ten projekt, mówi, że ta propozycja przyszła od Platformy Obywatelskiej, że od Borysa Budki to dostała, czyli takie, czyżby Borys Budka nie wiedział, co tam jest i chciał utopić swojego współkoalicjanta na tyle, że Szymon Hołownia musiał odcinać się i powiedzieć, że on nie wie, bo on był zajęty, wtedy był w liceum w Białymstoku, więc nie mógł być oczywisty sposób związany, a tam kwiatków jest dużo więcej, no dość wspomnieć tylko te odległości 300 metrów z tych 700, kiedy, które są w Republice Federalnej Niemiec, no już tego tysiąc. Co, 1000, a u nas było 700 metrów, 1000, więc to jest to 700 różnicy, które się nagle pojawia, kolosalnej dla wielu. Przez tą sytuację, przez te wrzutki ewidentnie po prostu pisane, łącznie z metadatą, jeśli chodzi o to, kto rzecz przygotowywał, widać wyraźnie, jak duży jest to problem, ale to pół roku nam też pokazuje sytuację, bo teraz te ceny prądu przełożą się na ceny choćby pieczywa. Przecież wszystkie te piece są elektryczne. No już to widać wyraźnie, jak ceny gazu na przykład wykończyły polską porcelanę, ostatnie fragmenty w Wielbrzychu. Teraz to przełoży się bezpośrednio na nasze kieszenie. Co innego zapowiadała trzecia droga, co innego mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, który miał poszerzać obszar wolności innych rozwiązań, to się okazuje, że mamy rozwiązania najgorsze z możliwych. Z takimi błędami językowymi, które może nie są przypadkowe, jak to, że tam zapisano, że mają te wiatraki mieć już przynajmniej 48 miesięcy. No to jeżeli tak, a ich żywotność jest 10 lat, to co, będziemy kupować używane wyłącznie, musieli czekać, bo nie ma stać na nowe technologie. I teraz koalicja próbuje z tego wybrnąć, wyrzucając wszystkie rzeczy wiatrakowe, i próbując zostawić rozwiązania, ale też dziurawe wyłącznie na rzecz obywateli, no bo tego nie przeżyją przed wyborami zwłaszcza. Ale znamienne jest to skrócenie czasu, na co zwróciła pani uwagę, i więcej. Tam tak naprawdę Szymon Hołownia wszakże zapowiedział, że ten projekt w ogóle był bardzo dobry. Więc jeżeli Donald Tusk się wściekł i widać wyraźnie 288 i to działa, no ale ta konferencja z zeszłego piątku to był po prostu rozpaczliwiec, znaczy ta sytuacja rzeczywiście pokazuje, że nie sposób dwa razy zrobić pierwszego wrażenia, i Donald Tusk z tego zdaje sprawę i próbuje wyciągnąć konsekwencje, ale racjonując widzom w TVP parokrotnie pokazywałem, że Kloska jest tym ministrem INSP, nie jest. Widać, że nie ma tam decyzji. Znaczy, to nie jest tak, że to ona przyniosła sama, tylko że tych słów sprawców i tej jej wypowiedzi pokazują jest więcej. Nie możecie mnie tak łatwo wyrzucić, bo ja mogę pociągnąć was dalej. No, z pewnością tych pomysłów na to rządzenie to nie ma nic wspólnego z tymi zapowiedziami, które słyszeliśmy w kampanii, które trzeciej drodze zwłaszcza przyniosły sukces. No, widać wyraźnie, że duży może więcej, no i to się składa w jakąś całość. No właśnie, wszystko wskazuje na to, że usiłuje się za wszelką cenę ocalić panią poseł Hennig-Kloskę, która tak jakby no wystąpiła w roli posłańca, który przyniósł tę ustawę do Sejmu, chociaż przyznała się w telewizji, że ten pomysł, przepraszam, ograniczenia do 300 metrów odległości wiatraku od budynku, to jest jej, ona to dopisała, ale to przecież chodzi o małe wiatraczki, takie przy gospodarstwach, żeby tylko tam służyły temu właścicielowi tego a gospodarstwa. Kto dopisał wywłaszczenia, powiedziała przy okazji? No bo właśnie, to pokazuje trochę stosunek, pani redaktor, tego projektu, znaczy możemy wszystko. Wywłaszczenia pod centralny port komunikacyjny, ale nie było które są teoretycznie możliwe, to one są B i w ogóle to, co jest rozwojem. Wywłaszczenia, które będą dotykać w wielu miejscach
kraju i trochę się zmienia się tam krajobraz, to już są ok, dlatego że one służą firmom i konkretnym interesom, których świadkowała także poseł Hennig-Kloska, bo w ciągu ostatniego roku była na otwarciu turbin wiatrowych, jej asystent społeczny pracował dla firmy, która się tym zajmuje. No to widać znaki, jeżeli ja nie przypadki. Ale tymi kwiatami dla pani Hennig-Kloski dzisiaj w Sejmie to mnie pan trochę zaskoczył, bo to już wiedziałam, że no, politycy bywają bezczelni, ale żeby do tego stopnia... To pokazuje taką polityczną doktrynę Neumana, po prostu. Jesteś próba od nas. Ratunkowa. Próba tak. ratunkowa. Będziemy szli w zaparte. Jak złapią cię za rękę, mów, że nie twoja ręka. I to jest nasza Hennig-Kloska, to jest nasz projekt, nasze wiatraki i nie każdy, kto krytykuje te wiatraki, nawet jeżeli to była uwaga TVN sprzed lat, to był w mylnym błędzie, jak to mówi współczesna inteligencja, tak, bo one są w porządku, one są europejskie. Będziemy likwidować wody polskie, zastąpimy je pewnie wodami europejskimi, wiatrakami europejskimi, tak, to co się kojarzy. Agnieszko, w momencie, kiedy te projekty były połączone, to znaczy w jednym druku sejmowym była kwestia zamrożenia cen energii i kwestia wiatraków, mówiło się, że to jest swoistego rodzaju szantaż wobec prezydenta, że prezydent no, stanie przed bardzo trudną decyzją, czy zawetować to, co jest szkodliwe w części wiatrakowej, kosztem tego, że no, nie będzie tych rozwiązań dla Polaków i że tutaj będzie obarczony winą za to, że właśnie Polacy zamarzną od 1 stycznia. No dobrze, usunięto tę część wiatrakową, ale w tej części, która pozostała, też są rzeczy, które wydawać się są nie do zaakceptowania. To znaczy kwestia obciążenia Orlenu 15 miliardami i zwolnienia z jakichkolwiek opłat te firmy, które w tych rządowych rozwiązaniach obowiązujących w tym roku dokładały się do tego, żeby rzeczywiście ulżyć Polakom w opłatach za energię elektryczną. To są firmy głównie OZE, które ciągnęły nadmierne zyski właśnie ze sprzedaży tej energii. I druga sprawa, już zwracają na to uwagę znawcy prawa międzynarodowego i europejskiego, jest to niezgodne z prawem wspólnotowym, to znaczy obciążenie jednej firmy takim, kiedyś to się mówiło domiar, takim domiarem, to jest działanie na jej szkodę i tak jakby działanie na rzecz konkurencji, która jest na rynku, czyli to coś, co jest niedozwolone w prawie europejskim, w Unii Europejskiej. I nawet się mówi, że już nawet TSUE pewnie w tej sprawie by się wypowiedział. No i teraz pan prezydent stanie przed kolejnym dylematem, co zrobić z tą ustawą zamrożenia cen w momencie, kiedy tam są te przepisy dotyczące Orlenu. Ja myślę, że pierwsza podstawowa sprawa to pan prezydent nie powinien tego podpisywać, jeżeli to w takiej formie do niego trafi. I odesłać to albo z powrotem, albo do Trybunału, a tak naprawdę nie powinien jej podpisać z prostego powodu. Jakby zostało złożone zawiadomienie do prokuratury i bardzo słusznie, dlatego że cały czas nie wiadomo, kto był autorem projektu tej ustawy, czy było ich kilku, czy tam jakby czy ktoś jeden. I ja jeszcze tutaj chcę powiedzieć bardzo wyraźnie na temat pani poseł Hennig-Kloski, bo jakby ona mówi, że to nie jej, dzisiaj dostała kwiaty, no to co, to może jednak jej, tak? I absolutnie nie przyjmuję żadnego tłumaczenia Szymona Hołowni, który mówi, że prawda, zarobiony jest marszałkowaniem i on nie wie, co się w jego partii dzieje, bo on ponosi za to odpowiedzialność. Nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej. To, że jest marszałkiem, czy że jeździ gdzieś się z kimś spotyka, nie zwalnia go absolutnie z funkcji szefa partii. Jeżeli nie radzi sobie, to powinien złożyć jakby tę funkcję i powierzyć ją komuś, kto będzie ogarniał. On odpowiada dzisiaj za wszystkich swoich parlamentarzystów, których wprowadził do Sejmu. Ja wiem, że jakby część mediów tych liberalnych, lewicowych, TVN-owskich nie może się nachwalić. Codziennie od rana do nocy jeszcze dywanik pewnie rozkładają jakiś dziękczynny i składają pokłony dziękczynne Szymonowi Hołowni za to, jak jest piękny, cudowny i wspaniały. Teraz ale tutaj w grę wchodzi realna polityka i tu jakby powinny pojawić się pytania do Szymona Hołowni i on ma na nie odpowiedzieć. Jeżeli nie potrafi, to powinien szczęścić panią Hennig-Kloskę. No zobaczymy, ile ten miesiąc miodowy Szymona Hołowni potrwa, bo jednak moim zdaniem niedługo się zaczną schody, kiedy rzeczywiście oprócz widzów i dowcipów i ripost trzeba będzie rzeczywiście
tym Sejmem pokierować w odpowiedni sposób i za to być ocenianym. Dziękuję bardzo. Jedno zdanie, ostatnie, koniec, jedno zdanie. Prezes może odesłać te zapisy dotyczące Orlenu do Trybunału Konstytucyjnego, ulżyć Polakom, ale trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, że profesorowie, którzy sprawdzają, czy ktoś nie tankuje na polskim Orlenie, de facto wspierali konkurencję, która często z Rosji była pochodzeniem. Dziękuję bardzo. Publicyści Agnieszka Siewryniuk-Macierowska, Antoni Czmiel byli Państwa i moimi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.